Witam was serdecznie na moim nowym vlogu Naturalna Siła, gdzie będę umieszczał dla was ćwiczenia, materiały, informacje mające na celu podnieść waszą, naszą, moją odporność psychofizyczną, bo oczywiście, jak wiecie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia, które będę pokazywał, które opracowuję, które systematycznie również praktykuję, to ćwiczenia powodujące, że naturalna siła drzemie w nas jeszcze długo po. Ćwiczymy oczywiście w lesie lub w górach, z dala od cywilizacji. Staramy się też czerpać siłę z natury, dlatego właśnie do niej jeździmy. Co śmieszne, to nas w ogóle nic nie kosztuje, to jest za darmo. Więc dzisiaj chciałbym poruszyć pierwszy temat. Jest nim uziemianie. Czym tak naprawdę jest uziemienie? Jest to bezpośredni kontakt z ziemią poprzez na przykład nasze stopy czy dłonie. Ale jak wiadomo, nasza fizyczna budowa wskazuje na to, że pierwszym elementem kontaktu z podłożem, z ziemią są właśnie stopy. Także dzisiaj będziemy pracowali ze stopami. Jak wiecie, czasy, w których przyszło nam żyć, nie służą naszemu zdrowiu. System powoduje, że podupadamy wręcz na nim. Ja postanowiłem, wychodząc naprzeciw oczywiście temu wszystkiemu, pokazać ogólne ćwiczenia. Moją ogólną wiedzą również chciałbym się podzielić, przekazać wam to. Myślę, że każdemu się to należy. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Także kochani, za chwilę będziemy na polanie. Pokażę w prosty sposób, jak się uziemić. Ćwiczenie praktykuję systematycznie. Ćwiczyłem w tym roku całą zimę. I jestem zdrowiutki. Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie, ściągamy buty. Jak sobie już jesteśmy w takiej formie, tu polecam złapać po prostu kontakt z ziemią, pooddychać, co też poczynię. Możesz sobie mentalnie wizualizować to połączenie. A za chwilę będzie druga część, sami zobaczycie. Oczywiście druga wersja jest dla bardziej zahartowanych. Nie polecam tego robić na początku swojej przygody z samouzdrawianiem. Dlatego, że można doznać po prostu małego szoku. Ja będę się zaraz pakował do wody i zobaczę, jaka dzisiaj jest temperatura. Jesteśmy w górach, przypomnę, więc na pewno strumień jest dosyć zimny. No jest zimny, nie ukrywam. Ale warto zaczerpnąć kilka
świadomych oddechów, wdech, wydech. Jest bardzo zimno. Strumienie będą cieplejsze z tygodnia na tydzień, dlatego że idzie wiosna i to jest naprawdę bardzo dobry czas, aby właśnie w tym momencie korzystać z uzdrawiania. Hartowanie w strumieniach jak najbardziej polecam. Słuchajcie, no czuję się niesamowicie pobudzony. Tak naprawdę to było tylko kilka sekund. Pamiętajcie, bycie uziemionym ma bardzo duże odzwierciedlenie w naszym życiu, ponieważ dzięki temu jesteśmy stabilni jako ludzie, emocjonalnie. Pewność siebie, stabilizacja, korzeń. To wszystko jest oczywiście też za darmo. Więc idąc dalej swoją drogą, bardzo dobrze to brzmi, możemy urządzić sobie spacer uziemiający, czyli kolejny element naszego ćwiczenia. Rozwijamy je sobie. I teraz tak, ściągnąłem sobie buty w miejscu, do którego oczywiście na koniec wrócę i je założę, wracając z lasu. Natomiast spacer uziemiający to bardzo dobre ćwiczenie dla naszych stóp, nie tylko wzmacniające układ odpornościowy, ale także właśnie uzdrawiające nasze stopy, które na co dzień zakiszone w butach muszą się męczyć. Większość butów również jest niedostosowana na nasze stopy i nacisk rozkłada się nierównomiernie. Dlatego ja polecam oczywiście pochodzić sobie po lesie w ten sposób, bo działamy przede wszystkim na nasze stopy w taki sposób, że te elementy, które się tu znajdują, wszelkiego rodzaju kijeczki, drobne kamyczki, liście, one masują nasze stopy, a jak wiemy, na stopie znajduje się bardzo dużo punktów, na które możemy uciskać. Polecam zgłębić sobie refleksologię oraz refleksoterapię. Dzięki temu też będziecie wiedzieć, o czym dokładniej mówię. Podstawowe rzeczy zamieszczam w linku poniżej w opisie. Z takiego fizycznego punktu to przede wszystkim kontakt z podłożem, nacisk na punkty, receptory, które znajdują się na stopach. Będę sobie zmierzał dalej w taki sposób. Nie macie się zupełnie czego bać, że coś się wbije w nogę. Las jest naprawdę bardzo przyjaznym miejscem, tylko my jako ludzie po prostu zapomnieliśmy o tym, że natura jest dla nas i nam służy. Ja z tego korzystam. Oczywiście opowiadam również wam. O, zobaczcie, tutaj to po prostu dywan. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze stopami typu płaskostopie, to na pewno również sobie to rozchodzicie. Dlaczego w ogóle w lesie i ten cały koncept w naturze? Dlatego, że stąd jest prawdziwa siła. Tego nie uzyskamy w mieście. Natomiast będę również podawał dla osób, które nie mają takiej możliwości, a chciałyby się wzmacniać, ćwiczenia, które można uskuteczniać w domu. Jakie pozytywne aspekty z tego ćwiczenia? Na pewno łagodzenie bólu mięśni, na pewno redukcja stresu, który nagromadza nam się w mieście przez cały tydzień, oraz oczyszczanie narządów wewnętrznych ze wszelkiego rodzaju toksyn. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Do końca.